Budapeszt, stolica Węgier, jest pięknym miastem. Powstała ostatecznie w 1873 roku z połączenia dwóch dzielnic, Budy i Pesztu. Pierwszą osadą w tym miejscu było zbudowany przez Rzymian Akwinkum. Wizytówką Budapesztu jest wzgórze Gellerta wraz z węgierskim orłem Turulem. Wzgórze ma 235 metrów wysokości nad poziomem morza i wznosi się nad Dunajem pomiędzy Mostem Elżbiety a Mostem Wolności. Z góry Gellerta pogańscy Madziarowie zrzucili do Dunaju biskupa Gellerta, który miał ich nawrócić na wiarę chrześcijańską. Wzgórze jest najlepszym miejscem, z którego można podziwiać panoramę miasta. Buda Wari Palota, zamek królewski w Budzie, jest najokazalszym budynkiem w mieście. Został zbudowany w drugiej połowie XII wieku przez króla Belę IV po najeździe Tatarów. Podczas II wojny światowej został zrównany z ziemią, jednak później odbudowano go w stylu barokowym. Do pałacu prowadzą wspaniałe schody. Warto zwrócić uwagę na posąg księcia Eugeniusza Sabałckiego, dowódcy operacji militarnych, w wyniku których Turcy musieli się wycofać z Węgier. Podwójne środkowe skrzydło pałacu mieści Galerię Narodową w bogatą kolekcję węgierskiego malarstwa i rzeźby. Na dziedzińcu prowadzącym do części zachodniej pałacu można zobaczyć jedną z najpiękniejszych fontan w Budapeszcie, przedstawiającą króla Macieja Korwina w scenie myśliwskiej. W zachodnim skrzydle mieści się również Biblioteka Narodowa imienia Szeheniego. W jej zbiorach znajduje się około 2 miliony książek i jeszcze więcej manuskryptów. Z południowego skraju dziedzińca wchodzi się do Muzeum Historii Budapesztu. Imponującą świątynią jest kościół Macieja w Budzie, który zawdzięcza swoją nazwę legendarnemu królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi, żyjącemu w XV wieku. Kościół pierwotnie był miejscem kultu niemieckich mieszczan, zadedykowanym Najświętszej Maryi Pannie. Świątynia posiada bogate zdobienia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wieża kościoła ma 80 metrów wysokości. Do wnętrza wchodzi się przez portal Maryi. W kaplicy loretańskiej znajduje się barokowa czarna Madonna z 1700 roku. Przy ołtarzu głównym wisi herb Macieja Korwina. W kościele znajduje się kaplica świętego Emeryka, syna świętego Stefana, pierwszego chrześcijańskiego króla Węgier. W kaplicy świętej Trójcy mieści się XII-wieczny grobowiec króla Beli III i jego żony. Spacer ulicami Budapesztu stanowi prawdziwą przyjemność. Na Górze Zamkowej, w pobliżu kościoła świętego Macieja i Baszty Rybackiej, znajduje się pomnik króla węgierskiego świętego Stefana. Basztę rybacką usytuowaną na wschodnim skraju Góry Zamkowej naprzeciwko kościoła Macieja zbudowano pod koniec XIX wieku w ramach obchodów tysiąclecia miasta. Siedem stożkowatych wież reprezentuje namioty siedmiu plemion madziarskich, które nigdyś się tu osiedliły. Z baszty rozciąga się piękny widok na wyspę Małgorzaty i mosty Dunaju. W okolicy baszty znajdują się stoiska i sklepy z pamiątkami z Budapesztu. Przepiękne widoki, jakie można podziwiać z Baszty Rybackiej, zachęcają do pozostania w Budapeszcie.